Połączyliśmy się z Oskarem Kantorem, który jest w drodze na szczyt Kościuszki jako część festiwalu End of Summer. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich, witam ciebie Andrzeju. Podróżujemy trasą Strzeleckiego, jesteśmy już drugi dzień na trasie, Śpimy w namiotach i w buszu. Wczoraj mieliśmy taki mały problem, ponieważ zaczęło strasznie padać, łącznie z gradem. Musieliśmy się schować, wybudować takie tymczasowe zataszenie z liści, pod którym żeśmy umiejscowili nasze namioty. Generalnie było bardzo ciężko w nocy, ponieważ temperatura spadła do zera. Wszystko było rano zamarznięte, ciężko było rozpalić ogień. Nie mieliśmy za bardzo ze sobą spirytusu czy jakiegoś gazu, żeby sobie pomóc. Więc starałem się, jak mogłem, dobrze, że miałem trochę waty. I udało nam się po jakieś pół godziny rozpalić ogień. Także teraz wszystko jest okej. Okay. Jesteśmy jakieś 9 km przed górą Kościuszki. Na jakiej wysokości nocowaliście? Nocowaliśmy na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza. No to już jednak troszkę wysoko. Tak, a zaczęliśmy, tu muszę przypomnieć, zaczęliśmy od 400 metrów od strony Dżihaj, więc pokonaliśmy 1000 km między poziomami morza, więc to jest dosyć dużo. I tym bardziej, że odcinek trasy jest tylko 6,5 km i zajęło nam to praktycznie 9 godzin, aby przejść te 6,5 km, ponieważ cała trasa jest tak zarośnięta, jest tyle różnych rodzajów krzaków, drzew powalonych. Przede wszystkim w tamtym roku był pożar, który powalił drzewa i bardzo, bardzo ciężko było się poruszać szybciej. Ile u was idzie na górę Kościuszki? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ była grupa 15-osobowa na początku. Okazało się jednak, że z powodów atmosferycznych część została w Sydney, część została w Jindabyne i w sumie tylko trzech najwytrwalszych podróżuje trasą Strzeleckiego, czyli ja, Patryk i David. Ogłaszaliśmy, że na górę Kościuszki będzie można wbiec, wejść albo wjechać rowerem. Czy jest szansa, że ktokolwiek będzie jechał rowerem na górę? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że ta grupa ludzi, którą prowadzi Paweł Gospodarczyk, czyli on zajmuje się biegiem, rowerami i walkiem. Myślę, że tak. Podejrzewam, że powinno jechać gdzieś koło 20 osób na rowerach. Myślę, że koło 100 powinno podróżować pieszo. I mamy chyba na dzień dzisiejszy 20 biegaczy, którzy będą brać udział w Kościuszko Run. Powiedz mi, co się odbędzie na szczycie góry? Kiedy wszyscy dojdą już na szczyt góry, Paulina Kane ze Sylwestrem Gładeckim zaśpiewają polski hymn, australijski i australijski nieoficjalny, czyli Matyldę. Oczywiście ty to wszystko filmujesz. Tak, to wszystko będzie sfilmowane, niedługo pojawi się na internecie, także wszyscy będą mogli oglądać. Wieczorem schodzicie na dół i impreza w Jindabyne, tak? Dokładnie, tak, mamy imprezę w Jindabyne koło pomnika Strzeleckiego, później przenosimy się z tego, nie mam pojęcia jeszcze za bardzo gdzie, ponieważ nie miałem kontaktu z Pawłem przez ostatnie dwa dni. Ale myślę, że chyba impreza odbędzie się w Memorial Hall w Jindabyne, ponieważ może padać i w niedzielę. Jest z wami pan konsul Gronman, tak jak obiecał? Tak, pan konsul będzie na górze, również będzie przedstawiciel Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, pan Wnuk. On również wystąpi oficjalnie, więc myślę, że mamy dosyć duże poparcie ze strony władz polonijnych. Oskar, dziękuję serdecznie za tą krótką relację. No co, życzymy troszeczkę wyższej temperatury. Dziękuję bardzo, dziękuję. Być może skontaktujemy się jeszcze wieczorem, ewentualnie jutro, jak będziemy na Kościuszce, ponieważ tam też są, generalnie na całej trasie są tylko trzy miejsca, gdzie można się połączyć i to jest tylko jedna sieć, to jest Telstra i inne nie działają. Świetnie, w takim razie do usłyszenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Nie wiem, to chyba był najwyższy wywiad, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Niewątpliwie w tym roku rozmawialiśmy z człowiekiem, który był najwyżej nad poziomem morza, przynajmniej w tym roku, bo na pewno ponad 1500 metrów. Z Oskarem Kantorem spotkamy się jeszcze w poniedziałkowej audycji, zda nam relację już ze szczytu góry. Swoją drogą ciekawe, jak można spać pod namiotem w temperaturze 0 stopni. Ciekawe.